To już przesądzone. Będzie referendum w Lubomii, które ma jednoznacznie dać odpowiedź na pytanie, czy w gminie powstanie budząca kontrowersje farma fotowoltaiczna i biogazownia. Jak to w takich sytuacjach bywa, plany inwestycyjne podzieliły społeczność. O przeprowadzeniu referendum radni zadecydowali końcem września. Mieszkańcy opowiedzą się w nim o ewentualnym wprowadzeniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dopuszczających lokalizację elektrowni fotowoltaicznych oraz biogazowni. Budować farmy chcą ci, którzy są w posiadaniu gruntów na terenie wsi lub odziedziczyli je w spadku. Przeciwnicy z kolei podnoszą, że taka inwestycja zbyt mocno będzie ingerowała w krajobraz gminy, niszcząc ich zdaniem przyrodę i zieleń. W referendum mieszkańcy zostaną zapytani, czy opowiadają się za dopuszczeniem do rozmieszczenia na terenie Lubomii elektrowni fotowoltaicznych, wymagających zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To samo pytanie ma dotyczyć biogazowni. Termin referendum został wyznaczony na 24 listopada.